Słuchajcie, tak wygląda zbiornik Goczałkowicki w wyniku suszy. Jakieś 10 metrów dna już się odsłoniło. Ostatni raz coś takiego było w 2003 roku. No i jak tak susza będzie dalej postępować, to może znowu się pokaże za rzeczę. A my już witamy wszystkich na rynku w Kętach. Kęty, miasto w województwie małopolskim. Znane, bo stąd pochodzi postać święty Jan Kanty. Święty Jan Kanty. No proszę. Zostawmy to bez komentarza. Postać świętego Jana Kantego. Tato! A to już zbiornik Czaniecki, wybudowany w latach 90. napełniony w czasie historycznej powodzi w 97 roku. I wyobraźcie sobie, że zatrzymał w całości falę powodziową. No bo jak był pusty. Kościół w porąbce z kamienia. Wow. Szkocja. To są pozostałości po dawnym ośrodku czasowym Kozubnik, gdzie się komunisty huśtać jeździły. Rudery. Ale uwaga, pojawił się inwestor, który widać, że coś tutaj uczynił troszeczkę. Nawet już za komuny mieli kasetony. Aby wszystko szło jeszcze odnowić. To jest ten wysoki budynek, który jeszcze kilka lat temu był totalną ruiną. Nie było nawet schodów. Dzisiaj widzę, że coś tu się dzieje. Widzicie? Jakie mieli ściany, za komuny się huśtali. Marmur, proszę. Kozubnik. Miejmy nadzieję, że wkrótce reaktywacja ośrodka czasowego. Spójrzcie sobie na zdjęcia z lat 70. Jak to tu pięknie wyglądało wtedy. Jak to wszystko doprowadzili do rudery. Wraz z upadkiem komunizmu w Polsce. Wszystko w szlak trafiło. Nie żebym płakał po komunistach. Wcale po nich nie płaczę, ale... Ale spójrzcie, co się tutaj działo. Syn od Breżniewa się tutaj huśtać jeździł. Z naszymi dygnitarzami partyjnymi. Podobno Edward Gierek też tu był. Tam widać kolejny budynek.
to nic innego jak rzeka Soła. Rzeczka, która no stoi. Woda praktycznie nie płynie. Troszkę. A to już jest tama jeziora Międzybrodzkiego. Przejaśnia się nam, robi się pogoda. Tam jakieś czarne chmurska. My tam pojedziemy. Słuchajcie, tak wygląda to, co zostało z rzeki Soły w okolicach Międzybrodzia. Susza i to przeokropne. Niesamowite. To już mamy tamę zbiornika żywieckiego w Tresnej. Jak widać, drastyczna sytuacja już z wodą. Bardzo mało wody. W okolicach Żywca podobno pokazują się już szczątki zalanej miejscowości za rzeczę. No i tak to wygląda. Susza daje się mocno we znaki. Tam widać przystań. Jeszcze funkcjonuje. Ale wody jest naprawdę mało. To już jest na granicy miejscowości Tresna i Zarzeczy. I teraz sobie można popatrzeć, jak to wygląda na jeziorze Żywieckim. Wszystko. Jaka to jest sytuacja hydrologiczna. A tam już Żywiec. Proszę. Odsłonięcia. Proszę. A to już Łodygowice.